historię naszego kochanego miasta możemy zobaczyć i to wcale nie tą najweselszą, najradośniejszą, ale tą, która z całą pewnością budowała wspólnotę. Tak to oceniamy po latach, tak to wówczas ocenialiśmy. Powódź tysiąclecia, powódź, która zalała istotną część miasta, powódź, która pozbawiła setek osób ich dobytku, majątku, mieszkań. No, powódź, która, ja to dobrze pamiętam jako urodzony wrocławianin, powódź, która nas po prostu przeraziła. Trzy etapy były ważne. To, co przed powodzią, czyli wybudowanie całej obrony Wrocławia w centrum miasta, myślę tu o ulicy Grodzkiej, o Młynach Maria, o wyspie przeciwpowodziowej na Piasku. To było przesądzające o tym, że mogliśmy tą walkę tu w centrum miasta wygrać. Drugi element to była sama obrona. Ale trzeci, dla mnie bardzo istotny i bardzo trudny, to była bardzo szybka odbudowa Wrocławia po powodzi. Po prostu chcieliśmy wykorzystać powódź, aby dokonać pewnego skoku jakościowego, technicznego. No i to rzeczywiście się udało. Wystawa jest takim świadectwem tamtego czasu, ale też w mojej intencji oddanym hołdem samym obrońcom, wrocławianom. To nie są tymi głównymi bohaterami na tych zdjęciach, są najważniejsi. Za każdym razem, jak robiłem zdjęcia, jak na przykład na Zaciszu zalało i trzeba było 1,5 kilometra iść do tego miejsca, gdzie trwała walka z zasypaniem tej dziury, to trzeba było wziąć ze sobą worek. I ja mimo tego, że cały ten sprzęt miałem ze sobą, to tak samo i nosiłem worki. Tu aparat, tu worki i tak dalej, no ale jakoś dałem radę. Nie straciłem żadnego sprzętu, Sępolno uratowałem, więc jestem dumny po prostu.